Jak się dowiedzieliśmy, dzisiaj przed 8 rano Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o podłożonej bombie w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień przy Jedności Narodowej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że informacja jest mało wiarygodna, ale zarządzono ewakuacją osób przebywających w budynku. Sprawdzono wszystkie pomieszczenia pod kątem ładunków wybuchowych. Nic nie znaleziono i pracownicy mogli wrócić do swoich obowiązków. Podobne alarmy miały miejsce w Urzędzie Skarbowym, Prokuraturze i Akademii Małego Europejczyka. We wszystkich tych miejscach prawdziwość zgłoszeń sprawdzała Straż Pożarna i Policja. Przed południem działania służb zostały zakończone. Zgłoszenia okazały się fałszywe.